Bilet do zwycięstwa najczęściej sprowadza się do tego, żeby dać z siebie wszystko, kiedy czujesz się najgorzej. Wiesz, co powstrzymuje cię przed osiąganiem sukcesu w życiu? Ty. Ty się sam zatrzymujesz. Poddajesz się zamiast być twardym. I powiedz prawdę o prawdziwych, powtarzam, prawdziwych powodach swoich ograniczeń. Bo jeżeli pracujesz 30 lat, robiąc to samo gówno, którego nienawidzisz dzień w dzień, bo boisz się zaryzykować, to żyjesz jak pizda. Kropka. Bo ogólnie nikt nie lubi słuchać twardej prawdy, która jest bolesna albo która stawia nas w złym świetle. Nikt tego nie lubi. Ty tego nie lubisz, ja tego nie lubię, inni tego nie lubią. I z reguły unikamy właśnie tego, czego najbardziej potrzebujemy. Bo wiesz, łatwo jest dryfować, dokonywać w kółko tych samych komfortowych wyborów, które nas zabijają. I tak w kółko. Prawda jest taka, że mamy nawykowe, samoograniczające nas wybory. Tak działa Twój mózg. Dlatego motywacja jest bzdurą. Nawet najlepsza rozmowa motywacyjna to nic innego jak tymczasowe rozwiązanie. To nie przeprogramuje Twojego myślenia, nie poprawi Twojego życia. Motywacja nikogo nie zmienia. Bez względu na to, kim jesteś, kim są lub byli Twoi rodzice, gdzie mieszkasz, czym się zajmujesz, to prawdopodobnie żyjesz na 40% swoich możliwości. A masz potencjał, żeby być kimś więcej i chcieć od życia więcej. Oboje o tym wiemy. Możesz stać się zupełnie inną osobą i osiągnąć to, co eksperci uważają za niemożliwe. Tak swoją drogą, kim kurwa są ci eksperci? Ale dobra, wymaga to serca, walki i opancerzonego umysłu. To od ciebie zależy, czy przygotujesz się do nadchodzącej bitwy, do nadchodzących wyzwań i tylko ty możesz opanować swój umysł, co jest potrzebne do prowadzenia odważnego życia, życia pełnego osiągnięć, które większość ludzi uważa za przekraczające ich możliwość. I bycie pizdą, gdy patrzysz w lustro, nie zainspiruje to zmian, których potrzebujesz, żeby zmienić teraźniejszość i otworzyć się na przyszłość. Ale to brudne lustro, które widzisz każdego dnia, za każdym razem powie ci prawdę, więc dlaczego ciągle się okłamujesz? Czujesz się lepiej przez kilka minut, a później wszystko jest nadal kurwa takie samo. Jedyny sposób, w jaki możesz się zmienić, to być ze sobą szczerym. I jeżeli to, co robisz, jest robione najlepiej, jak możesz, to będzie bolesne. Ta misja nie ma sprawić, że poczujesz się lepiej. Ta misja ma sprawić, że ty będziesz lepszy. Więc odrzuć tą pieprzoną mentalność ofiary. Nie kończ, gdy się zmęczysz, tylko kończ, gdy już wszystko będzie skończone. To ma być historia narodzin bohatera, a tym bohaterem jesteś ty. Wiesz, kim naprawdę jesteś i do czego naprawdę jesteś zdolny? No pewnie myślisz, że wiesz, ale to, że w coś wierzysz, nie znaczy, że jest to prawdą. I zaprzeczanie to najwyższa forma strefy komfortu. I nie martw się, nie jesteś jedyny, bo w każdym mieście, w każdym państwie, wszędzie na świecie miliony ludzi chodzi po ulicach z oczami jak u zombie, przyzwyczajonych do komfortu, przyjmujących tą jebaną mentalność ofiary, nieświadomi swoich prawdziwych możliwości. I jeżeli odniosłeś wrażenie, że to, co mówię, jest wyrwane z kontekstu, to jest. Bo to, co przed chwilą usłyszałeś czy usłyszałaś, to słowa Davida Gogginsa z jego książki Can't Hurt Me. I ogólnie dzisiejszy materiał będzie się składał właśnie głównie z mojego tłumaczenia i komentarza do jego słów, bo książka póki co jest dostępna tylko w języku angielskim. I Goggins jest jednym z najtwardszych, o ile nie najtwardszym człowiekiem, jaki istnieje na Ziemi. Odkrył najcenniejszą walutę XXI wieku i z roku na rok jej wartość będzie rosła. Waluta cenniejsza niż dolar czy euro, cenniejsza niż jakakolwiek inna. I nas może mieć wiele, ale tutaj nazwijmy ją dyskomfortem. Dyskomfort jako najcenniejsza waluta XXI wieku. Oprócz tego dyscyplina czy samodyscyplina, jaką wykazuje Goggins, jest po prostu nadludzka. I Nietzsche mawiał, że życie pierwotnie oznaczało cierpienie. Goggins jest tego ucieleśnieniem. To jest gość, który nie dążył do komfortu ani do przyjemności. To jest gość, który dążył do osiągnięć i do wyników. A to nie miało nic wspólnego z przyjemnością i komfortem. Gdyby ludzie dążyli tylko do przyjemności, to wystarczy, że codziennie chodziliby na jebani. Miej śrubę codziennie, have fun, bądź nikim. Tego chcesz? No pewnie kurwa, że nie chcesz. Dlatego zatrzymajmy się na chwilę przy jednym zdaniu, które pewnie ci umknęło, że zaprzeczanie to najwyższa forma strefy komfortu. No pewnie nie rozumiesz, o co chodzi, dlatego postaram się wyjaśnić. A więc to niemożliwe. Nigdy nie będę najlepszy czy najlepsza. Nie dam rady.
są lepsi. Jak taki ktoś jak ja może osiągać fenomenalne rzeczy? Przecież nie mam perspektyw. No jak? No ja? Czemu miałoby mi się udać? No, brzmi znajomo? To jest właśnie zaprzeczanie. Zaprzeczanie, że nie możesz osiągnąć mistrzostwa w wybranej dziedzinie. Jedna z wielu pułapek, inaczej mówiąc, wymówek. Bo jak masz dać z siebie 200%, skoro sam nie wierzysz, że masz szansę? Po co masz wypruwać sobie flaki? Zaprzeczasz sam sobie, że możesz być tym, kim pragniesz, i teraz albo robisz to nieświadomie, albo jest to forma wymówki przed działaniem, które ma wysoką cenę w postaci wyrzeczeń, właśnie dyskomfortu, na który nie jesteś w stanie bądź nie chcesz być gotowy. Tylko że wszystko ma swoją cenę. I jesteś w stanie zapłacić za swój sukces? I dla mnie Goggins jest autorytetem przez to, przez co przeszedł, by stać się tym, kim jest. Był jedynym czarnoskórym dzieciakiem w szkole, jednocześnie, jak sam pisał, najgłupszym. Miał mega problemy z uczeniem się, stał się dosłownie workiem treningowym dla reszty. W szkole, w domu, w którym był katowany, nie bity, tylko katowany przez ojca. I jest to dla mnie tak inspirująca postać, że materiał w ogóle powinien być o nim samym, ale powiedzmy, że chcę się skupić na tobie. Chcę, żebyś był człowiekiem high performance, dlatego zamiast analizować go od A do Z, to wyrwałam właśnie mnóstwo fragmentów jego życia z kontekstu po to, żebyś mógł zobaczyć, jak kształtował się jego charakter już od praktycznie najmłodszych lat i żebyś mógł to wdrażać w swoje życie. Bo na pewno znajdziesz mnóstwo podobieństw. I przejdźmy teraz do kolejnych cytatów. Zaczniemy głównie od wątku przeszłości i przejebanego dzieciństwa. I mówiąc przejebanego, uwierz, że naprawdę takie było. Przytaczając fragment książki, kiedy David jako dziecko zmagał się z potwornym bólem ucha, który groził utratą słuchu, czy nawet życia, nie mógł jechać do szpitala, bo ojciec chciał go hartować i się na to nie zgadzał. Finalnie do szpitala zabrała go matka w pośpiechu i pod ostrzałem. Dosłownie. Ojciec strzelał do swojej rodziny za to, że nie respektują jego poleceń. Szkoła też była przykrym doświadczeniem ze względu na kolor skóry i fakt, że jak sam o tym mówił, był najgłupszy. No i czarny, jako jedyny. I zwróć uwagę, w jaki sposób on o tym wszystkim pisze, jak będę cytować, jak silnym człowiekiem się stał, i znajdź podobieństwa w odniesieniu do swojego życia. Po to, żeby móc to wykorzystać. I cytując. Ciężko oddychałem, gdy mnie bił, ale nie płakałem. Moja nienawiść dodała mi odwagi. Nie chciałem dać temu sukinsynowi satysfakcji. Nie ranisz mnie. To wszystko, na co cię kurwa stać? Chciałem, żeby wiedział, że mogę znieść więcej bólu, niż mógłby mi kiedykolwiek zadać. Już dawno nauczyłem się, że najlepszym sposobem na uniknięcie bicia jest uczynienie z siebie tak niewidzialnym, jak to tylko możliwe. Ale skończyłem z tym. Dzisiaj nie ukrywałbym się nawet przed diabłem. I z ciekawostek, takie sceny miały miejsce, kiedy David miał zaledwie 8 lat. I kontynuując. Byłem poza zasięgiem. Nic się dla mnie nie liczyło. Widziałem wystarczająco dużo, by wiedzieć, że świat jest pełen ludzkich tragedii i będzie się piętrzył w zaspach, aż mnie połknie. Moja wściekłość narastała jak tajfun, aż dosłownie szumiała mi w uszach. Zrobiłem spis wszystkich incydentów, których doświadczyłem, i zdecydowałem, że nie mogę już znieść więcej. Oni nawet nie wiedzą, jak przeliterować słowo czarnuch. Moje życie było dnem i to było najlepsze, co mogło mi się przytrafić. Samotność, którą czułem, była czymś, czego nigdy nie zapomnę. Strasznie było myśleć, że istnieje tak wiele nienawiści i że ktoś, kogo nawet nie znałem, chciał mnie zabić ze względu na kolor skóry, ale przynajmniej to było prawdziwe. I złamało mnie to, bo nie nauczyłem się, co robić i gdzie kierować tyle emocji. Czy miałem walczyć ze wszystkimi? Tyle razy byłem zawieszony za walkę i byłem już wyczerpany. W mojej gówniarskiej głowie zrobiłem wszystko, by wkurwić ludzi, stając się dokładnym stereotypem tego, kogo nienawidzili i bali się, za kogo mnie mieli w swoich rasistowskich głowach. Wszystko, co robiłem, było po to, żeby wywołać reakcję ludzi, którzy mnie nienawidzili najbardziej. Opinia innych była dla mnie ważna, a to płytki sposób na życie. Byłem pełen bólu, nie miałem prawdziwego celu, a gdybyś patrzył z boku, to nie widziałbyś dla mnie żadnych szans na sukces. Myślałbyś, że zmierzam ku katastrofie, ale ja nie porzuciłem nadziei. Bycie lubianym i zachowywanie się fajnie było stratą czasu i zamiast jeść ze wszystkimi popularnymi dzieciakami w szkole, znalazłem własny stół i jadłem sam. Byłem wszystkim, czym wszyscy hejterzy mówili, że będę. Niewykształconym, bez umiejętności, bez dyscypliny, bez przyszłości. Czułem się zarówno bezwartościowy, jak i bezradny, gdy mój niekończący się strumień samobójczych myśli nabrał pary. Bo kiedy depresja cię dławi, przesłania całe światło i nie pozostawia nic, do czego można byłoby się przyczepić w poszukiwaniu nadziei, to wszystko, co widzisz, to negatywność.
Dla mnie jedynym sposobem na przetrwanie było pożywienie się z depresji. Musiałem to zawrócić, pokonać i przekonać sam siebie jednocześnie, że to całe zwątpienie i niepokój były potwierdzeniem, że nie prowadzę już bezcelowego życia. Wyobraź sobie, że jesteś jedynym czarnym dzieckiem w klasie, w całej szkole i znosisz codziennie upokorzenia, będąc jednocześnie najgłupszym. Bo zawsze, kiedy jesteś jedyny w swoim rodzaju, to grozi ci zepchnięcie na margines. Lekceważenie, prześladowanie, maltretowanie przez ignorantów. Po prostu takie jest życie. I większość, jeśli nie wszystkie mniejszości, dobrze znają taki rodzaj samotności. Wchodzisz do pokoju, w którym jesteś jedyny w swoim rodzaju. Większość ludzi nie ma pojęcia, jakie to trudne. Chciałbym, żeby to poczuli, bo wtedy wiedzieliby, jak to wyczerpuje. Czasami wszystko, czego chcesz, to leżeć w domu, bo ujawnienie się publicznie oznacza bycie całkowicie odsłoniętym, podatnym na świat, który cię śledzi, widzi i osądza. I jaka jest twoja zła karta? Jesteś bity, wykorzystywany, prześladowany? Kiedykolwiek czułeś się źle, niepewnie? A może ogranicza cię to, że dorastasz będąc wspieranym i w wygodzie, nie naciskasz na siebie? I jakie obecnie czynniki cię ograniczają? Musisz nadać kształt swojemu bólowi. Przecież masz zamiar obrócić to chujostwo. Musisz wykorzystać swoją historię, tą listę wymówek czy przykrych sytuacji jako bardzo dobre powody, dla których nie powinieneś ograniczać się absolutnie do niczego. I brzmi fajnie, ale fajnie nie będzie. I to jest ten moment, w którym rozwiewa się wizja dla przytulaczy drzew i łapaczy motylków. Czyli możesz być kim chcesz, wystarczy tylko chcieć. No nie wystarczy. Goggins zaznacza, że w rozwoju nie ma nic przyjemnego. Sukces to nie jest chwała, dobre samopoczucie, te wszystkie słodko pierdzące określenia motywacyjnych coachów. Sukces to ból, to cierpienie, to wyrzeczenia, to presja, więcej presji, jeszcze więcej presji, jeszcze więcej presji, porażki, jeszcze więcej porażek, rozczarowania i generalnie każdy chce osiągnąć sukces, ale nikt nie chce się do niego przygotować. Nikt nie chce zapłacić ceny. Nikt nie rozumie, że meczu nie wygrywa się w sobotę czy w niedzielę. Mecz wygrywa się w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, na treningu, poza treningiem. Sam mecz to tylko test. I wracając do tego, o czym pisał wcześniej, o innych ludziach, o braku akceptacji czy zrozumienia, przełóż to na swoje życie. Ile przykrych doświadczeń ty masz za sobą? Z domu, ze szkoły, z pracy. Przeszłość cię ogranicza. To jest twój znak stop, który trzeba wykopać, a potem zakopać. Rozpierdolić, rozumiesz? Bo ile razy pozwoliłeś, czy pozwoliłaś już, żeby twoja przeszłość cię ograniczała? Czy aby nie za dużo? No właśnie, to jest najlepszy czas, żeby w końcu to zmienić. Najlepszy czas, żeby w końcu to zmienić, jest teraz. Kiedy był moment, żebyś usiadł albo poszedł na spacer i pogadał o tym sam ze sobą? Wiesz, ludzie oczekują, że inni rozwiążą ich problemy, a tak naprawdę czasem wystarczy rozwiązania poszukać w sobie. I przechodząc do dalszych cytatów. Tej nocy po wzięciu prysznica wytarłem nasze lustro w łazience i dobrze się przyjrzałem. Nie podobało mi się to, kogo widziałem. Byłem niskobudżetowym bandytą bez celu i przyszłości. Czułem się tak zniesmaczony, że chciałem walnąć tego skurwysyna w twarz i rozbić szkło. Zamiast tego pouczałem go. I momentem przełomowym w życiu Davida było oglądanie przygotowań Navy Sealsów w telewizji. To jest taka najbardziej wyjątkowa jednostka wojskowa na świecie. On po prostu zapragnął nim zostać. Mimo że nie miał żadnych perspektyw ani szans z jego nadwagą, która była kosmiczna i wiedzą, ogólnie przejście przez ten proces rekrutacji był po prostu niemożliwy. Tylko że to, co niemożliwe, jest niemożliwe, dopóki ktoś tego nie dokona. I właśnie on był tą osobą. Nie zdradzę, jak wyglądał ten piekielny tydzień, proces czy przygotowania, bo to już możesz sprawdzić sobie sam czy sama, ale zdradzę właśnie te myśli, tą mentalność, z której możesz coś wyciągnąć. I warto zwrócić uwagę, że do zmiany popchnęła go desperacja. To oznacza, że nie musisz czuć się wspaniale, czyli nie musisz czuć tej takiej gotowości, żeby działać. I cytując. Byłem zagubiony. Ograniczony w moim życiu, nieszczęśliwy w moim małżeństwie. I zaakceptowałem tą rzeczywistość. Byłem niedoszłym wojownikiem, po prostu kolejny zombie sprzedający swój czas na ziemi za wykonywane ruchy. Byłem tak cholernie gruby, że musiałem wszyć w krocze moich sportowych spodni skarpetę, żeby nie pękły, jak unosiłem jedno kolano. Navy Sealsi byli wszystkim, czym ja nie byłem. Chodziło o dumę, o godność, o ten typ doskonałości, który wynikał z kąpieli w ogniu.
bycia sprowadzonym do ziemi i wracania po więcej, raz po raz. Oni byli ludzkim odpowiednikiem najtwardszego i najostrzejszego miecza, jaki można sobie wyobrazić. Oni znosili łomot tak długo, jak było to konieczne, a nawet dłużej, aż byli nieustraszeni i nieśmiertelni. Oni nie mieli motywacji, oni byli w gazie. I w społeczeństwie, w którym przeciętność jest często standardem i zbyt często nagradzana, istnieje ta fascynująca grupa ludzi, którzy nie znają przeciętności, którzy nie chcą definiować siebie w konwencjonalnych terminach, którzy starają się przekraczać tradycyjne i znane ludzkie możliwości. Navy Seals to człowiek, który znajdzie sposób na wykonanie każdego zadania najlepiej, jak potrafi. Człowiek, który dostosuje się i pokona wszystkie przeszkody. I ja wtedy pomyślałem o swoim życiu. To było życie pozbawione pędu i pasji. Ale wiedziałem, że jeżeli nadal będę poddawać się swojemu strachowi i poczuciu nieudolności, to pozwolę im na zawsze dyktować moją przyszłość. Moim jedynym wyjściem była próba znalezienia mocy w tych emocjach, które mnie przygniotły. Okiełznanie ich i użycia ich tak, żeby mnie wzmocnić, żeby się podnieść. I to jest dokładnie tym, co zrobiłem. Okej. I czym David płacił za swoje sukcesy? Cierpieniem i dyskomfortem. Im większy cel, im większe ambicje, tym wyższa cena. I ile ty jesteś w stanie znieść dla swoich marzeń. Następne cytaty pokażą ci jego niezwykle chujowe samopoczucie. Chcę, żebyś zrozumiał, że wystarczy robić to, co trzeba. Nie trzeba być w specjalnym stanie, żeby działać, żeby podejmować próby. Nie musisz być zmotywowany, żeby robić to, co musisz, żeby stać się tym, kim chcesz. Po prostu zaakceptuj to, co czujesz i rób, co trzeba. Pamiętaj o intencji, o celu, o tym, po co to robisz. I cytując. Oczy zaszły mi łzami. Kim kurwa myślałem, że jestem? Urodziłem się niczym. Niczego nie udowodniłem i nadal nie byłem nic wart. David Goggins, Navy Seals? Ta, jasne, co za fajny sen. Nie mogłem nawet truchtać przez 5 minut. Wszystkie moje lęki i niepewność, które dusiłem przez całe życie, zaczęły spadać mi na głowę. Byłem bliski poddania się i to poddania się na dobre. Chociaż stawiałem na siebie wszystko, co miałem, bez żadnych gwarancji. Musiałem wybierać między fizycznym cierpieniem w tej chwili, a psychiczną udręką zastanawiania się, czy to nie to podciągnięcie, ostatnie okrążenie w basenie, ćwierć mili, które przekroczyłem na szlaku, kosztowałoby mnie życiowej szansy. To był prosty wybór. Jeżeli chodziło o Seals, nie zostawiałem niczego przypadkowi. Byłem zmęczony próbą udowodnienia swojej wartości, zmęczony kaleczeniem mojego umysłu. Mentalnie byłem zmęczony po brzegi. Jednocześnie zmęczenie jest ceną bycia twardym i wiedziałem, że jeżeli zrezygnuję, to te uczucia i myśli nie odejdą. Byłem uwięziony w świadomości, że nie wytrwałem do samego końca. I nie ma wstydu w byciu znokautowanym. Wstyd przychodzi, gdy rzucasz pierdolony ręcznik, a jeżeli urodziłem się, żeby cierpieć, to równie dobrze mogę wziąć lekarstwo. I fizyczne wyzwania wzmacniają mój umysł, więc jestem gotowy na wszystko, co rzuci mi życie. Czasami czułem się, jakbym został pozbawiony wszystkiego, ale nadal oddychałem, co oznaczało, że musiałem znaleźć sposób. Musiałem poradzić sobie z wątpliwościami i znaleźć siłę, żeby uwierzyć, że urodziłem się, żeby być kimś więcej niż jakimś zmęczonym odrzutkiem z Navy Seals. I to ja byłem swoim największym wrogiem. To nie był świat, Bóg ani diabeł, który chciał mnie dopaść. To ja. Odrzucałem swoją przeszłość, dlatego odrzucałem siebie. I tak, to było okropne, ale mi się kurwa podobało. Rozwinąłem się z piekła tylko po to, żeby ponownie powstać i pokonać każdą przeszkodę na swojej drodze. Wiedziałem, co może znieść ludzkie ciało. Wiedziałem, co mogę znieść i karmiłem się tym. Większość cywilów nie rozumie, że do wykonywania pracy, do której nas szkolono, potrzebny jest pewien poziom bezdusznosti. Aby żyć w brutalnym świecie, musisz zaakceptować takie prawdy z zimną krwią. To wszystko pokazało mi, do czego zdolny jest ludzki umysł. Jak go okiełznać, żeby przyjąć więcej bólu niż kiedykolwiek wcześniej. I dzięki temu mogłem nauczyć się osiągać rzeczy, o których nawet nie wiedziałem, że są możliwe. Ja cierpiałem na niewyobrażalnym poziomie, zarezerwowanym dla głupich skurwieli, którzy uważali, że prawa fizyki i fizjologii ich nie dotyczą. Zarozumiali dranie tacy jak ja, którzy czuli, że mogą bezpiecznie przekraczać granice, ponieważ przeszli kilka piekielnych tygodni. I kiedy czujesz się komfortowo, nie możesz odpowiedzieć na te proste pytania, które pojawią się w ogniu walki. Bo nawet nie zdajesz sobie sprawy, że one nadejdą, ale te odpowiedzi są bardzo ważne, kiedy nie ma cię w klimatyzowanym pokoju czy pod ciepłą kołdrą. Kiedy twoje ciało jest wyczerpane, kiedy stajesz w obliczu bólu i patrzysz w nieznane, wtedy twój umysł wariuje i wtedy te pytania mogą stać się toksyczne.
Jeżeli nie jesteś przygotowany z wyprzedzeniem, jeżeli pozwolisz swojemu umysłowi pozostać niezdyscyplinowanym w środku takiego cierpienia, to jedyna odpowiedź, jaka prawdopodobnie się znajdzie, to taka, która sprawi, że zatrzymasz się tak szybko, jak to możliwe. Takie własne piekło to było najpiękniejsze miejsce na świecie, w jakim kiedykolwiek byłem, bo nie było żadnych zmian w czasie. Nie było nic ocenianego ani trofeów. To była wojna totalna przeciwko mnie. Czemu? Czemu wciąż sobie to robisz, Gogis? Bo jesteś twardym sukinsynem, krzyczałem. Te głosy w mojej głowie były tak przenikliwe, że musiałem głośno to odkrzyknąć. Natychmiast poczułem narastającą energię, gdy zdałem sobie sprawę, że bycie w grze jest cudem samym w sobie. Tyle, że to nie był cud. Bóg nie zszedł i nie pobłogosławił mojego tyłka. Ja to zrobiłem. Szedłem dalej, kiedy powinienem był rzucić to 5 godzin temu. Ja jestem powodem, dla którego wciąż mam szansę. I zawsze robiłem sobie pranie mózgu, żeby pragnąć dyskomfortu. Niezależnie od celu, musisz być odpowiedzialny za małe kroki, które trzeba wykonywać każdego dnia, aby dostać się tam, gdzie chcesz. Samodoskonalenie wymaga poświęcenia i samodyscypliny. Onieśmielałem wszystkich, którzy mnie widzieli, ale w środku wiedziałem, że jeszcze jestem pizdą, a to straszne uczucie. Im dłużej patrzyłem, tym bardziej byłem pewien, że w całym tym cierpieniu kryją się odpowiedzi. Odpowiedzi, których potrzebowałem. I podczas mojego pierwszego biegu poczułem silny ból w nogach i płucach na ćwierć mili. Moje serce waliło, że aż się zatrzymałem. Następnym razem poczułem ten sam ból, ale przebiegłem razem z nim i ból zniknął. Schyliłem się, żeby złapać oddech, po czym przebiegłem całą milę. I wtedy po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że nie wszystkie fizyczne czy psychiczne ograniczenia są rzeczywiste i że mam zwyczaj poddawać się o wiele za wcześnie. Później byłem szczęśliwy, jak podwoiłem treningi. Wiedziałem, że 190 mężczyzn zazwyczaj przygotowuje się do typowego treningu SEAL i około 40 ludzi przechodzi przez całą drogę. A ja nie chciałem być jednym z 40. Chciałem być najlepszy. Ogólnie ból był potworny, a ja to kurwa uwielbiałem. Wiedziałem tylko, że będzie ból i że będzie cel. I że byłem gotowy. I pierwszym krokiem na drodze do takiego bezlitosnego umysłu jest regularne wykraczanie poza strefę komfortu. Zapisz sobie wszystkie rzeczy, które sprawiają, że czujesz się niekomfortowo i których nie lubisz robić. Szczególnie te, które wiesz, że są dla Ciebie dobre. I nie chodzi o natychmiastową zmianę, tylko o przesuwanie igły krok po kroku i zapewnienie trwałości tych zmian. Często skupiamy się na mocnych stronach, nie na słabościach, a Ty wykorzystaj czas, żeby uczynić swoje słabości mocnymi stronami. Robienie rzeczy nawet małych, które sprawiają, że czujesz się niekomfortowo, pomoże Ci uczynić Cię silnym. Im częściej czujesz się niekomfortowo, tym stajesz się silniejszy. Jeżeli się z Ciebie śmieją, to możesz śmiać się z siebie razem z nimi, co ich osłabia. Jeśli weźmiesz to mniej osobiście, co robią lub mówią, to nie mają już żadnych kart. Uczucia to tylko uczucia. I bilet do zwycięstwa najczęściej sprowadza się do tego, żeby dać z siebie wszystko, kiedy czujesz się najgorzej. Bez względu na to, jak Cię traktują, jest jeden sposób, żeby nie tylko zdobyć ich szacunek, ale także zmienić całą sytuację. To doskonałość. Pokaż im, kim jesteś, pokaż, kim chcesz być, z kimkolwiek masz do czynienia. Twoim celem jest sprawienie, żeby obserwowali, jak osiągasz to, czego sami nigdy nie byli w stanie. Niech widzą, jaki jesteś, kurwa, niesamowity. I czas stanął dla mnie w miejscu, kiedy po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że zawsze patrzyłem na całe swoje życie, na wszystko, przez co przeszedłem, z niewłaściwej perspektywy. Przestałem postrzegać siebie jako ofiarę i zamiast tego postrzegałem swoje życie jako ostateczny poligon treningowy. Pamiętanie o tym, co przeszedłeś i jak to wzmocniło Twój sposób myślenia, może wyciągnąć Cię z negatywnej pętli mózgowej i pomóc Ci ominąć takie autodestrukcyjne impulsy do poddania się, żebyś mógł pokonać te wszystkie przeszkody, które los rzuca Ci pod nogi. I kiedy będziesz regularnie wzmacniał swój umysł, to w końcu nauczysz się go wykorzystywać do walki z bólem, a to pomoże Ci przekroczyć wszystkie swoje granice. I niewiele osób zadaje sobie trud kontrolowania sposobu, w jaki pojawiają się ich myśli czy wątpliwości. Zdecydowana większość z nas to niewolnicy własnych głów, własnych umysłów. Szaleństwem jest ciągłe robienie tego samego i oczekiwanie innego wyniku. To od Ciebie zależy, czy cofniesz się do przeszłości, pogodzisz się ze sobą, stawiając czoła tym incydentom i wszystkim negatywnym wpływom, akceptując je jako słabe punkty w swoim własnym charakterze. I dopiero wtedy, kiedy rozpoznasz i zaakceptujesz swoje słabości, będziesz mógł wreszcie przestać uciekać od przeszłości. Wtedy te incydenty mogą być bardziej efektywne i wykorzystane jako paliwo, żeby stać się lepszym i silniejszym.
Ja miałem swój taki słoik z ciasteczkami, czyli moimi zwycięstwami, który stał się koncepcją, którą stosowałem, ilekroć potrzebuję przypomnienia, kim jestem i do czego jestem zdolny. Wszyscy mamy taki słoik z ciasteczkami, ponieważ życie, będąc tym, czym jest, zawsze nas testowało. Nawet teraz, jeżeli czujesz się słabo i stoisz z życiem na ringu, to gwarantuję, że możesz pomyśleć o sytuacji, w której pokonałeś przeciwności i zasmakowałeś sukcesu. To też nie musi być wielkim zwycięstwem, to może być coś małego. Wszyscy chcemy dziś ciągłego zwyciężania. Wszyscy potrzebujemy małych iskier, małych osiągnięć w naszym życiu, aby napędzać te wielkie. Pomyśl o swoich małych osiągnięciach jako rozpałce. Jeśli chcesz rozpalić ognisko, to nie zaczynasz od palenia dużej kłody. To właśnie małe iskry rozpalają małe pożary, ostatecznie tworząc taką ilość ciepła, żeby spalić cały pierdolony las. Mówię o wykorzystywaniu przeszłych sukcesów czy słabości, aby napędzać się do nowego. Bo to w ogniu walki, kiedy to gówno staje się realne, musimy czerpać inspirację, żeby przebić się przez własne wyczerpanie, depresję, ból czy nieszczęście. Musimy rozpalić kilka małych ognisk, żeby stać się pierdolonym piekłem. Ale zagłębianie się w słój z ciasteczkami, gdy coś idzie źle, wymaga skupienia i determinacji, bo twój mózg nie chce tam iść. Chce cię zatrzymać, chce powstrzymać ból, chce ci przypomnieć, że cierpisz i wymawiać, że twój cel jest niemożliwy. Ja zrobiłem coś, czego nie jestem pewien, czy ktokolwiek kiedykolwiek zrobił. Przebiegłem 101 mil bez przygotowania. Wiedziałem, że istnieje zupełnie inny poziom wytrzymałości, z którego można skorzystać. Że ludzkie ciało może wytrzymać i osiągnąć o wiele więcej, niż większość z nas uważa za możliwe. I że wszystko zaczyna się i kończy w umyśle. I to nie była teoria, to nie było coś, co przeczytałem w cholernej książce. Ja doświadczyłem tego na własnej skórze. Ten ból i cierpienie. To była moja ceremonia trofeów. Zasłużyłem na to. To było potwierdzenie, że opanowałem własny umysł. Przynajmniej na krótką chwilę i że to, co właśnie osiągnąłem, było czymś wyjątkowym. Uwielbiałem wstawać o 5 rano i zaczynać swój dzień od 3 godzin cardio, podczas gdy większość moich kolegów nie skończyła jeszcze kawy. Dawało mi to taką psychiczną przewagę, takie lepsze poczucie świadomości i mnóstwo pewności siebie, co uczyniło mnie lepszym. I mentalność, która dominuje, to ta, która mówi nam, żebyśmy płynęli z nurtem, lub podpowiadają nam, że można osiągnąć więcej przy mniejszym wysiłku. Pieprzyć te bzdury o skrótach. Powodem, dla którego akceptuję własne obsesje i wymagam od siebie jeszcze więcej, jest to, że nauczyłem się, że tylko wtedy, kiedy czuję ból i cierpienie, kiedy przekraczam własne granice czy ograniczenia, jestem w stanie osiągnąć więcej. I niestety większość z nas poddaje się, kiedy włożyliśmy tylko około 40% maksymalnego wysiłku. Nawet jeżeli czujemy, że osiągnęliśmy absolutny limit, to nadal mamy 60% i więcej. To jest po prostu kwestia poszerzenia swojej tolerancji na ból, uwolnienia się od swoich wszystkich samoograniczających cię historii, żebyś mógł dostać się do swoich 60%, a potem do 80%, a potem więcej, bez poddawania się. Okej? I większość z nas ma cholerną motywację do zrobienia wszystkiego, żeby zrealizować swoje marzenia, dopóki osoby wokół nas nie przypomną nam o niebezpieczeństwie, o wadach, naszych własnych ograniczeniach, o wszystkich ludziach przed nami, którym się nie udało. Czasami takie rady pochodzą z dobrych intencji. Naprawdę wierzą, że robią to dla naszego dobra, ale jeżeli im na to pozwolisz, to ci sami ludzie wyprowadzą cię z twoich snów. I będą chwile, kiedy poczujesz się samotny. Po prostu się z tym pogódź. Nasze umysły są cholernie silne. To jest nasza najpotężniejsza broń, tylko to my przestaliśmy jej używać. Mamy dziś dostęp do o wiele większej ilości zasobów niż kiedykolwiek wcześniej, a jednak jesteśmy mniej zdolni niż ci, którzy byli przed nami. Jeżeli chcesz być jednym z nielicznych, którzy przeciwstawiają się tym trendom w naszym coraz bardziej miękkim społeczeństwie, będziesz musiał chcieć iść na wojnę z samym sobą i stworzyć zupełnie nową tożsamość, która wymaga otwartego umysłu. I ze wszystkimi fizycznymi wyzwaniami wiąże się tak wiele bólu i cierpienia, że najlepszym treningiem jest przejęcie dowodzenia nad swoim wewnętrznym dialogiem, a na nowo odkryta siła psychiczna i pewność siebie, którą uzyskujesz, kontrolując taki wysiłek fizyczny, przenosząc się na inne aspekty swojego życia. Zrozumiesz, że jeżeli nie radzisz sobie z wyzwaniami fizycznymi, istnieje duża szansa, że nie poradzisz sobie również w szkole czy w pracy. Najważniejsze jest to, że życie to jedna wielka gra umysłu. Jedyną osobą, przeciwko której grasz, jesteś ty sam. Chciałem, żeby każdy, kto mnie wysłuchał, wiedział, że nawet jeżeli nie idzie w tym samym kierunku co ja, to nadal może mieć więcej niż kiedykolwiek marzył. Upewniłem się, że moje życie jest kompletne, więc gdy ktoś miał jakąś wymówkę, to moja historia zniszczyłaby każdą.
Ty będziesz musiał uzależnić się od ciężkiej pracy, bo pasja i obsesja, nawet talent, są użyteczne tylko wtedy, kiedy masz etykę pracy, która je wspiera. Priorytety są jasne i zostaje im oddany. Każda godzina jest poświęcona konkretnemu zadaniu. To jest jedyny sposób, żeby zminimalizować stracone godziny. Oceń swoje życie, bo wszyscy tracimy czas na bezsensowne bzdury. Spalamy godziny w mediach społecznościowych, oglądając TV, co pod koniec roku sumowałoby się do kilku dni lub tygodni, jeżeli wyliczysz czas jak podatki. Gdybyś znał prawdę, przeciąłbyś już swój kabel od Facebooka. Kiedy zauważysz, że prowadzisz niepotrzebne rozmowy lub wpadniesz w pułapkę czynności, które w żaden sposób Cię nie poprawiają, to rusz się i zrób coś z tym. Ja od lat żyłem jak mnich. Nie widuję się ani nie spędzam czasu z wieloma ludźmi. Mój krąg jest bardzo ciasny. Piszę na mediach społecznościowych raz lub dwa razy w tygodniu. Nigdy nie sprawdzam niczyich kanałów, ponieważ nikogo nie obserwuję. To tylko ja. I Ty nie musisz być tak bezlitosny jak ja, bo prawdopodobnie nie mamy tych samych celów. Ale gwarantuję, że jeżeli skontrolujesz swój harmonogram, to znajdziesz czas na więcej pracy i mniej bzdur. Bo cały sens tej 24-godzinnej misji polega na utrzymaniu mistrzowskiego tempa, nie przez sezon czy rok, ale przez całe Twoje życie. I pamiętaj, że nie ma linii mety, bo zawsze jest więcej do zrobienia. Bez wątpienia to było inne życie i kusiło mnie czasami, żeby użalać się nad sobą. Wiedziałem, że gdybym zachował taką mentalność ofiary, to nie wyciągnąłbym niczego z całej tej pieprzonej sytuacji, więc wykorzystałem ten czas na doskonalenie się. I czy to dla Ciebie brzmi nudno? Kurwa, tak, to było nudne. Ale to była uczciwa i niezbędna praca i zrobiłem co trzeba, żeby zachować tę swoją ostrość umysłu. I ludzie uważali, że jestem inny. Oczywiście, że byłem. Zrobiłem coś z niczego. Nie zostałem zwerbowany do Akademii Marynarki Wojennej. Nie wiedziałem nawet, gdzie do cholery jest Cambridge. Nie wychowałem się w pobliżu basenów, a musiałem nauczyć się pływać. Kurwa, nie powinienem nawet być Sealsem, ale zrobiłem to. Goggins bez wątpienia był też liderem. On potrafił zmuszać ludzi do nieprawdopodobnych rzeczy. Jeżeli tylko to miało pomóc jego zespołowi w przetrwaniu, to naprawdę był w stanie zrobić wszystko. I sam mówił o tym następująco. Skupiłem się mocno i nie chciałem okazywać żadnej słabości. Tym razem nie chodziło o zabieranie duszy instruktorom. Chodziło o to, żeby dać odwagę tym walczącym mężczyznom. Przekroczyłbym rzekę 6 razy, gdyby to wystarczyło, żeby pomóc jednemu z moich ludzi. Przeprowadziłbym ich przez cały proces, dopóki nie udowodnią swojej wartości. My spaliśmy bardzo mało, jedliśmy jeszcze mniej. Ci mężczyźni byli głodni, zmęczeni, zmarznięci, sfrustrowani i naprawdę nie chcieli już tam być. Ja też nie chciałem, ale nawet wtedy, gdy nie była moja kolej na przewodzenie, to pomagałem, ponieważ podczas tych 69 dni w Ranger School nauczyłem się, że jeżeli tylko chcesz nazywać siebie liderem, to właśnie to jest potrzebne. Prawdziwy przywódca jest wyczerpany, brzydzi się arogancją i nigdy nie patrzy z góry na najsłabsze ogniwa. Walczy za swoich ludzi i daje przykład. Oznaczało to bycie jednym z najlepszych i pomaganie swoim ludziom w znalezieniu tego, co najlepsze. I bez względu na to, co ty lub ja osiągniemy w sporcie, w biznesie, w życiu, nie możemy być usatysfakcjonowani. Życie jest zbyt dynamiczną grą. Albo się poprawiamy, albo stajemy się słabsi. Tak, musimy świętować nasze zwycięstwa. W zwycięstwie jest moc transformująca, ale po naszej uroczystości powinniśmy ją zmniejszyć, wymyślić nowe schematy treningowe, nowe cele, zacząć od zera już następnego dnia. Rozpoczynanie od zera to sposób myślenia, który mówi, że moja lodówka nigdy nie jest pełna i nigdy nie będzie. Nigdy nie powinniśmy czuć, że nasza praca jest skończona, bo zawsze jest więcej do zrobienia. Możesz popchnąć się do miejsca, które wykracza poza obecne możliwości albo sposób myślenia innych ludzi, z którymi pracujesz i to jest w porządku. Po prostu wiedz, że twoja rzekoma wyższość jest wytworem twojego własnego ego. I zamiast złościć się, że twoi koledzy nie nadążają, po prostu zabierz ich ze sobą. Wszyscy jesteśmy rozdarci między komfortem a produktywnością, między zadowoleniem a przeciętnością, a chęcią cierpienia, żeby stać się taką najlepszą wersją samego siebie. I wiele osób myśli, że kiedy osiągną pewien poziom sukcesu, to już wszystko. Ja jestem tutaj, żeby Ci powiedzieć, że zawsze musisz chcieć więcej. Wielkość nie jest czymś, co jeśli raz zdobędziesz, to zostanie z Tobą na zawsze. To gówno wyparuje jak olej z gorącej patelni. Jeśli naprawdę chcesz stać się niezwykły wśród zwykłych, to będzie wymagało utrzymania koncentracji przez długi czas. To wymaga ciągłego ścigania się i niekończącego wysiłku. Uwierz mi, to nie jest dla wszystkich, bo to będzie wymagało ciągłego skupienia i na pewno zaburzy równowagę w Twoim życiu. To jest to, czego potrzeba, żeby stać się prawdziwym zwycięzcą. A jeżeli już jesteś otoczony przez ludzi, którzy są na szczycie swojej gry,
To co zamierzasz zrobić inaczej, żeby się od nich wyróżnić? Łatwo jest się wyróżnić wśród zwykłych ludzi i być dużą rybą w małym stawie. Jest to znacznie trudniejsze zadanie, gdy jesteś wilkiem osadzonym przez wilki. Po tym, jak pobiłem rekord Guinnessa, wiwaty rozniosły się do śmiechu, kiedy zdjąłem rękawiczki i zniknąłem na zapleczu. Ale ku zaskoczeniu wszystkich, ja wcale nie byłem w nastroju do świętowania. Bo jak już wiesz, moja lodówka nigdy nie jest pełna i nigdy nie będzie, ponieważ nie prowadzę życia z misją, zawsze polując na kolejne wyzwanie. I zanim to osiągnąłem, to zawiodłem na oczach milionów ludzi. I czy zwiesiłem głowę ze wstydu i nieszczęścia? Kurwa, nie. Dla mnie porażka jest tylko krokiem do przyszłego sukcesu. I musimy otaczać się ludźmi, którzy powiedzą nam to, co powinniśmy usłyszeć, a nie to, co chcemy usłyszeć. Jednocześnie nie sprawią, że poczujemy, że stoimy przed niemożliwym. Bo życie to jest jedna, długa, pierdolona, wyimaginowana gra, która nie ma tablicy wyników, sędziego i nie kończy się, dopóki nie będziemy martwi i pogrzebani. Inspirujemy się do stopniowego wprowadzania zmian i to boli. Zerwanie kajdan i wyciągnięcie się poza nasze postrzeganie granic wymaga ciężkiej, pieprzonej pracy. Ale to nie zewnętrzny głos cię złamie. Liczy się to, co sobie wmawiasz. Najważniejsze rozmowy, jakie kiedykolwiek przeprowadzisz, to te z samym sobą. Budzisz się z nimi, spacerujesz z nimi, kładziesz się z nimi do łóżka i na końcu działasz zgodnie z nimi. Czy będą dobre, czy złe. Wszyscy jesteśmy naszymi najgorszymi, nienawidzącymi i wątpiącymi, ponieważ zwątpienie w siebie jest naturalną reakcją na każdą próbę zmiany swojego życia na lepsze. I kwintesencja wpisu na koniec. Budda powiedział, że życie jest cierpieniem. Nie jestem buddystą, ale wiem, co miał na myśli. Ty też. Aby istnieć na tym świecie, musimy walczyć z upokorzeniami, rozwianymi marzeniami, smutkiem czy stratą. To po prostu natura. Każde życie ma swoją własną porcję bólu i idzie po ciebie. Nie możesz tego zatrzymać, wiesz to. I w odpowiedzi większość z nas jest zaprogramowana na szukanie pocieszenia i złagodzenia ciosów. Tworzymy bezpieczne przestrzenie. Konsumujemy media, które potwierdzają nasze przekonania. Podejmujemy hobby zgodne z naszymi talentami. Staramy się spędzać jak najmniej czasu na wykonywaniu zadań, których kurwa nie znosimy, a to czyni nas miękkimi. I bez względu na to, co dolegało mojemu ciału lub umysłowi, miałem to samo rozwiązanie. Zaklej to i ruszaj kurwa dalej. Po prostu zrób, co trzeba. Po prostu zrób, co trzeba. Jeżeli teraz w Twojej głowie pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, po co Ci to? Po co mi to? Dlaczego miałbym znosić jeszcze więcej presji, jeszcze więcej strachu, odmawiać sobie tego wszystkiego, co sprawia mi przyjemność? Po co miałbym to kurwa robić? Wiesz po co? Bo nagroda jest zajebiście dobra. I ostatni cytat to był Tim Grover. Wielkie dzięki za Twój czas. Powodzonka.